Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Belona przedstawia audiobook pod tytułem „Wojna światów”. Autor Herbert George Wells. Czyta Krzysztof Tubilewicz. Herbert George Wells „Wojna światów”. Przekład Stefan Barszewski. Księga pierwsza. Najazd Marsjan. Rozdział pierwszy. W przeddzień wojny. Nikt nie uwierzyłby pod koniec wieku XIX, że sprawy ludzkie były przedmiotem obserwacji uważnej i wytrwałej istot inteligentniejszych od człowieka. Aczkolwiek, tak jak on, śmiertelnych. Że podczas gdy ludzi zajmowały kłopoty własne. Śledzono ich i studiowano. Kto wie, czy nie tak samo skrzętnie jak człowiek śledzi i studiuje przy pomocy mikroskopu twory dziwaczne, rojące się i rozmnażające w kropli wody. Niezmiernie zadowoleni z siebie kręcili się ludziska po kuli ziemskiej, pilnując spraw małostkowych, pogodni, przejęci bowiem pewnością, że panują nad materią. Być może, iż wymoczki obserwowane pod mikroskopem myślą tak samo. I nikomu na myśl nie przyszło, że krążące w przestworzu światy starsze mogą być źródłem niebezpieczeństwa dla nas. A jeżeli myślano o nich, to tylko dlatego, aby zwalczać ideę istnienia tam życia jako niemożebną i nieprawdopodobną. Warto przypomnieć kilka przyzwyczajeń myślowych z czasów owych minionych. I tak ludzie ziemscy wyobrażali sobie. Że co najwyżej Mars może być zamieszkiwany przez istoty ludzkie, zapewne gatunku niższego i gotowy powitać radośnie wszelką próbę rozpoczęcia wśród nich pracy misyjnej. Tymczasem, poprzez odchłań przestrzeni, umysły będące w stosunku do nas takimi jak nasze w stosunku do umysłów bydlęcych, inteligencje ogromne, zimne i niesympatyczne, spoglądały na Ziemię naszą oczyma zazdrości, przygotowywały wolno, lecz pewnie plany jej zaboru. I oto na początku wieku XX nastąpiło wielkie rozczarowanie rodzaju ludzkiego. Zbyteczne jest niemal przypominanie czytelnikowi, że planeta Mars krąży dookoła Słońca przeciętnie w odległości 228 milionów kilometrów, oraz że otrzymuje od niego zaledwie połowę tego światła i ciepła, jakie dochodzą do naszego świata. Jeżeli hipoteza o mgławicach zawiera w sobie prawdę, to Mars musi być starszy od Ziemi i życie na powierzchni jego rozpoczęło się już wówczas, gdy świat nasz znajdował się jeszcze w stanie płynnym. To zaś, że Mars posiada objętość siedem razy mniejszą od Ziemi, przyspieszyło ochłodzenie się jego do stopnia, przy którym życie może się rozpocząć. Posiada przy tym powietrze i wodę oraz wszystko, czego trzeba dla bytu istot ożywionych. Pomimo to człowiek jest tak zarozumiały. I tak zaślepiony pod wpływem zarozumiałości, że pod sam koniec XIX stulecia nie znalazł się pisarz, który by wyraził przypuszczenie, iż życie intelektualne może się rozwijać tam lub w ogóle poza obrębem atmosfery ziemskiej. Nie rozumiano również tego, że Mars, będąc starszym od Ziemi, Posiadając powierzchnię równą zaledwie jednej czwartej jej powierzchni oraz znajdując się w większym oddaleniu od Słońca, musi posiadać warunki nie tylko opóźniające rozwój życia, ale także przyspieszające jego koniec. Proces ochładzania się ciała planety, który i naszej Ziemi da się kiedyś uczuć dotkliwie, posunął się już znacznie naprzód u naszego sąsiada. Co prawda, warunki jego fizyczne są dla nas jeszcze tajemnicą, to jednak wiemy już obecnie, że nawet w okolicach jego podzwrotnikowych, temperatura południa nie o wiele przewyższa temperaturę naszych jasnych dni zimowych. Poza tym, powietrze Marsa jest bardziej rozrzedzone niż nasze, oceany jego skurczyły się tak, że zajmują zaledwie jedną trzecią powierzchni planety, a przy nadejściu lata olbrzymie śniegi zebrane u jego biegunów podczas zimy roztopiają się, zalewając strefy umiarkowane. Ostatni stopień wyczerpania, tak niezmiernie jeszcze od nas daleki, stał się zagadnieniem dnia dla mieszkańców Marsa. Nacisk nieubłaganej konieczności rozszerzył zakres ich inteligencji i siły, a jednocześnie znieczulił serca. Gdy zaś spoglądają w przestrzeń przy pomocy przyrządów i inteligencji, takich, o jakich nam zaledwie marzyć wolno, to o czym ich przedstawia się w najbliższym sąsiedztwie, bo tylko o 56 milionów kilometrów w kierunku słońca, wspaniała jutrzenka nadziei, ziemia nasza, okryta zielenią roślinności. Wielkimi szarymi płatami wody, cieplejsza i o atmosferze mglistej, wymownym dowodzie żyzności, oraz z widokiem w przerwach między chmurami, na wielkie przestrzenie zaludnione i morza okryte okrętami. Co się tyczy nas, ludzi, to musimy być dla nich istotami tak obcymi i niskimi, jak dla nas są małpy lub lemury. Intelektualizm ludzki przyznaje już to, że życie jest nieustanną walką o byc. Zdaje się, że to samo myślą i Marsjanie. Ich świat oziębił się już mocno, gdy tymczasem nasz jest pełen życia, ale zaludniony, ich zdaniem, przez istoty będące zwierzętami stojącymi na bardzo niskim stopniu rozwoju. Stoczyć zatem walkę z tym światem! Jaśniejącym w kierunku słońca, byłoby dla nich jedynym sposobem uniknięcia zagłady, która zbliża się coraz szybciej z każdym nowym pokoleniem. Zanim więc osądzimy ich zbyt surowo, to przypomnijmy sobie bezwzględne i zupełne zniszczenie wyrządzone przez człowieka, nie tylko wśród zwierząt, jak bizon lub ptak drąt, lecz wśród istot sobie podobnych, ale Zdaniem jego należących do rasy niższej? Wszak Tasmańczycy byli także ludźmi, a jednak wypleniono ich doszczętnie podczas walki prowadzonej przeciwko nim przez emigrantów europejskich i to w przeciągu zaledwie lat pięćdziesięciu. Czyż jesteśmy istotnie takimi apostołami miłosierdzia, że mielibyśmy prawo narzekać, gdyby Marsjanie postąpili z nami w taki sam sposób? Jak się zdaje? Marsjanie obliczyli najazd swój na Ziemię z dokładnością wprost zadziwiającą. Wiedza ich matematyczna przewyższa najwidoczniej o wiele naszą i przygotowali się do niego z jednomyślnością niemal doskonałą. Gdyby przyrządy nasze pozwoliły na to, to już daleko wstecz, w wieku XIX, moglibyśmy zauważyć grożące nam niebezpieczeństwo. Mężowie, jak Schiaparelli, badali ową czerwoną planetę. Przy sposobności warto przytoczyć dziwny zbieg okoliczności, że już od niepamiętnych czasów uważano ją za gwiazdę wojny. Nie mogli jednak wytłumaczyć sobie zmienności linii widocznych na Marsie, a które tak dokładnie oznaczali na jego mapach geograficznych. Przez cały ten czas Marsjanie przygotowywali się do czynu. W czasie opozycji 1894 roku. Zauważyło najpierw obserwatorium Lika, a następnie Perotę w Nicei olbrzymie światło na oświetlonej przez słońce półkuli planety. Publiczność angielska dowiedziała się o nim za pośrednictwem czasopisma przyrodniczego Nature dnia 2 sierpnia tego roku. Jestem usposobiony do przypuszczenia, że zjawisko powyższe towarzyszyło odlewaniu w ogromnej studni, wykopanej przez Marsjan, potwornego działa, z którego miano wyrzucać pociski na naszą planetę. Podczas następnych dwóch opozycji zauważono mniej więcej w tym samym miejscu dziwne znaki, dotychczas niewytłumaczone. Nareszcie przed sześciu laty wybuchła nawałnica. Gdy Mars zbliżał się do opozycji, Lavel z obserwatorium na wyspie Jawie zaalarmował telegraficznie wszystkie obserwatoria świata z zadziwiającą wiadomością o strasznym wybuchu gazu palnego na tej planecie. Wybuch nastąpił około północy. Spektroskop zaś, którego astronom natychmiast użył, wykazał masę gazów płonących, a przeważnie wodoru, dążącą z szybkością olbrzymią w kierunku naszej Ziemi. W kwadrans po dwunastej płomień ten stał się już niewidoczny. W raporcie swym astronom porównał uchwybuch wybuch tak nagły, a przy tym tak gwałtowny do gazów płonących, wypadających z działa podczas strzału. Zdanie to okazało się później niezwykle trafnym. Niemniej jednak dnia następnego dzienniki nic o tym zjawisku nie wspomniały. Jeden tylko Daily Telegraph podał krótką notatkę, i świat poszedł swoją drogą, nic nie wiedząc o jednym z największych niebezpieczeństw, jakie kiedykolwiek zagrażało rasie ludzkiej. I ja nic nie wiedziałbym o wybuchu, gdyby nie to, że w Otter Show spotkałem znanego astronoma Ogilviego. Podniecony był wiadomością o zjawisku, do tego stopnia, że w nadmiarze uczuć zaprosił mnie, abym towarzyszył mu w nocy do obserwatorium i przyjrzał się Marsowi. Pomimo wszystko, co zaszło od tego czasu, pamiętam dokładnie ową noc z nim spędzoną: czarne i ciche obserwatorium, zasłoniętą latarnię rzucającą słabe światełko na podłogę w kącie sali, ciągłe cykanie mechanizmu zegarowego teleskopu, niewielką szparę w kopule. Podłużną przepaść usianą w poprzek pyłem gwiaździstym, Ogilvy kręcił się po sali. Był niewidoczny, lecz słyszałem jego kroki. Spojrzawszy w teleskop, ujrzałem koło ciemnego błękitu i posuwającą się pośród niego małą, okrągłą planetę. Zdawała się tak malutką, jasną, spokojną i drżącą. Drżenie to jednak pochodziło od mechanizmu zegarowego, nadającego teleskopowi ruch obrotowy. W miarę jak przypatrywałem się jej bacznie, zdawało mi się, że to zbliża się ku nam, to oddala. Było to złudzenie, wywołane zmęczeniem oka. Pięćdziesiąt sześć milionów kilometrów oddzielało ją od nas. Pięćdziesiąt sześć milionów kilometrów próżni. Jakże mało ludzi zdaje sobie sprawę z ogromu przestrzeni, wśród których płyną pyłki wszechświata materialnego. W pobliżu planety widzialne były trzy maleńkie punkciki świetlne, trzy niezmiernie odległe gwiazdeczki, poza tym zaś niezgłębiona ciemność próżni. A niewidzialne dla mnie ze względu na swą małość i odległość. Lecąc szybko i stale przez te przestwory olbrzymie, zbliżając się z każdą minutą o tysiące kilometrów, podążała rzecz, którą do nas wysłali. Rzecz. Która miała spowodować tyle walki, nieszczęść i śmierci na ziemi. Nie marzyłem nawet o niej podczasowej nocy czuwania, bo też nikt na ziemi nie spodziewał się jeszcze tego niechybnego pocisku. Tej samej nocy powtórzył się wybuch gazów na planecie. Widziałem go. Właśnie chronometr uderzył północ, gdy zjawił się ów błysk czerwony. Zawołałem Ogilwiego. Zajął więc moje miejsce przy teleskopie. Noc była ciepła. Uczułem pragnienie. Poszedłem więc po omacku, przeciągając drętwiałe nogi ku małemu stolikowi, na którym stał syfon. Ogilvy zaś wyrażał głośne zdziwienie, obserwując olbrzymi płomień gazu tryskający w naszym kierunku. Nocy tej drugi niewidzialny pocisk ruszył z Marsa w drogę ku ziemi. Ogilvy obserwował do godziny pierwszej po północy. Po czym zabraliśmy latarnię i poszliśmy w stronę jego domu. U stóp wzgórza rozpościerało się w ciemności Show i Chertsey i tysiące ludzi spało głęboko w spokoju. Rozmawialiśmy po drodze o Marsie i astronom drwił z głupiego przypuszczenia, że planeta ta posiada mieszkańców, którzy przesyłają nam sygnały. Jego zdaniem przyczyną owego zjawiska świetlnego, które widzieliśmy, był albo deszcz meteorytów spadających na planetę, albo też potężny wybuch wulkaniczny. Tłumaczył mi przy tym, jak nieprawdopodobne jest, aby ewolucja organizmów odbyła się w jeden i ten sam sposób na dwóch sąsiednich planetach. Istnieje jedna zaledwie szansa na milion, aby istoty przypominające w jakikolwiek sposób człowieka istniały na Marsie. Setki astronomów spostrzegło na Marsie wybuch płomienny tej nocy i następnej i ogółem w ciągu nocy dziesięciu. Dlaczego wybuchy ustały po dziesięciu nocach? Nikt nie umiał wytłumaczyć. Być może iż gazy, wywiązujące się przy każdym wybuchu, stały się dla Marsjan uciążliwe. Gęste obłoki dymu czy też pyłu. Widzialne przez najsilniejsze teleskopy pod postacią szarych, zmiennych plamek, rozprzestrzeniły się po atmosferze planety, zaciemniając tak dobrze znane astronomom cechy jej powierzchni. Już nawet uwagę prasy codziennej zwróciły te zaburzenia na Marsie. Pojawiły się najpierw tu i ówdzie, a potem wszędzie artykuły popularne dotyczące wulkanów na Marsie. Pamiętam, jak satyryczno-komiczny pancz. Podał z tego powodu doskonały rysunek, zastosowany do ówczesnej sytuacji politycznej, a tymczasem niespodziewane przez nikogo pociski, wyrzucane przez Marsa w naszym kierunku, dążąc obecnie z szybkością wielu kilometrów na sekundę przez próżne odchłanie przestrzeni, co dzień i co godzina, znajdowały się bliżej i bliżej. Zdaje mi się obecnie po prostu nie do uwierzenia dziwnym, że pomimo tak prędko mającej nastąpić katastrofy, ludzie zajęci byli drobnostkowymi sprawami swoimi. Przypominam sobie na przykład, jak Markham radował się z otrzymania dla pisma obrazkowego, które podówczas redagował najnowszej fotografii Marsa. Co do mnie, to zajęty byłem bardzo nauką jazdy na rowerze oraz pisaniem serii artykułów o rozwoju pojęcia moralności w miarę postępu świata. Pewnej nocy pierwszy pocisk mógł znajdować się wówczas co najwyżej w oddaleniu 16 milionów kilometrów od nas wyszedłem na przechadzkę z żoną. Noc była gwiaździsta to też objaśniałem żonie znaki Zodiaku i pokazałem Marsa. Jasny punkcik, wznoszący się ku zenitowi, ku któremu zwracało się w owej chwili tyle teleskopów. Gdy powracaliśmy do domu, minęła nas, grając i śpiewając, grupa osób z Czerci lub Aylward, wracająca z wycieczki. W górnych oknach domków widniały światła. Ludzie układali się do spoczynku. Z dala od stacji kolejowej dochodził uszu naszych turkot. Słychać było uderzenia złagodzone oddaleniem. Uderzenia metaliczne wekslowanych pociągów. Żona zwróciła mi uwagę na wyrazistość czerwonych, zielonych i żółtych światełek sygnałów kolejowych, rozpościerających się siecią na ciemnym tle nieba. Wszystko zdawało się tak bezpieczne i spokojne. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.